Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Na początek chciałam podziękować i Szymonowi, i Michałowi, i całej organizacji za zaufanie. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę dołączyć do projektu, który ma szansę zmienić Polskę. I po to właściwie to robię. Proszę Państwa, ja wierzę w to, że jest inna polityka, że polityka nie musi być walką plemion, dzielenia ludzi na swoich i innych, że polityka... O właśnie, tak. Że polityka może być o rozwiązywaniu problemów ludzi. Ludzi, których się słucha, do których się jedzie, którzy mówią nam o tym, jak chcą, żeby coś było rozwiązane, którzy mówią o tym, o czym wcześniej nie mieli szansy powiedzieć, bo nikt ich nie słuchał. Wierzę w to, że ekologia to długofalowa ekonomia, a my właśnie piłujemy gałąź, na której siedzimy. Piłujemy, a efekty tego są bardzo widoczne. Proszę zobaczyć, jak wygląda stan środowiska. Moim zdaniem źle. Myślę, że wielu z Państwa intuicyjnie czuje podobnie. No przecież stanęliśmy przed dylematem, który jest efektem wieloletnich zaniedbań. Czy chcemy tej zimy umrzeć z zimna, czy chcemy tej zimy umrzeć na zawał, bo tak naprawdę przed takim dylematem stawia nas ktoś, kto pozwala przez kolejne 2 lata palić najbardziej zasiarczonym paliwem w piecach, co oczywiście spowoduje większą ilość jeszcze chorób spowodowanych przez smog i zanieczyszczone powietrze. Szanowni Państwo, środowisko jest podstawą naszego dobrobytu. Wszystkie cywilizacje powstawały w deltach wielkich rzek. Środowisko daje nam wszystkie zasoby do życia. No nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dobrze funkcjonującego państwa bez czystego powietrza, bez gleb zasobnych, bez wody, bez surowców. Nie jesteśmy i słusznie, bo to się po prostu nie, tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast degradacja środowiska jest też niestety końcem dobrobytu. Jedno z drugim się bardzo łączy. Ja wierzę w to, że partia Polska 2050 to jest partia, w której chodzi o dobro wspólne. A to dobro wspólne to jest i środowisko, i wiele innych tematów, bo jest masa rzeczy do zrobienia. Mamy szalejącą inflację, mamy wojnę w Ukrainie, mamy zapaść w edukacji, mamy zapaść w systemie ochrony zdrowia i można by te tematy mnożyć. Więc ja zakasuję rękawy, wskakuję do busa, jadę w Polskę razem z Szymonem i razem z całą ekipą Polski 2050, bo chcemy być na miejscu, chcemy rozmawiać z Polakami, no i chcemy proponować rozwiązania. Zresztą akurat te rozwiązania też już są. Teraz po prostu chcemy je z Państwem zderzyć, przedyskutować, może ulepszyć. Zapraszam do przeczytania też wszystkich dokumentów, między innymi na Zielonym Szlaku, który także był dokumentem, który ja bardzo uważnie przeczytałam, zanim zdecydowałam się dołączyć do Polski 2050. No i kończę, bo rzecznik prasowy nie powinien aż tyle mówić, więc ja kończę. Serdecznie dziękuję za możliwość przedstawienia się. No i jestem dla Państwa, no i jestem przede wszystkim dla wszystkich Polaków. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.